Pani marszałek, pani minister, Wysoki Sejmie. W imieniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawiam sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy 917, natomiast sprawozdanie komisji druk 961. Wysoka Izbo, nowelizacja rzeczonej ustawy dotyczy regulacji, a tym samym monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Projekt określa ramy prawne nowo tworzonego, rozbudowanego systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Jego pierwszoplanowym celem jest wsparcie polityki oświatowej państwa w zakresie lepszego dopasowywania oferty szkolnictwa średniego do potrzeb rynku pracy. Wprowadzony projektowaną ustawą szeroko zakrojony i ambitny system monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych dostarczy analiz, które będą mogły być wykorzystywane w ramach tworzenia polityki oświatowej prowadzonej przez rząd i samorządy w skali regionalnej, ale również i na szczeblu powiatów. Analizy losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów będą mogły być wykorzystywane przez różne podmioty, a także uczniów i oczywiście pracodawców. Symbioza jest podstawą funkcjonowania. W trakcie rozpatrywania projektu ustawy komisja przyjęła jedną poprawkę. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rekomenduje uchwalić rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł.